Agroturystyka to wypoczynek idealny dla każdego. Dla dorosłych, dla dzieci, dla singli, dla całych rodzin. A jak już się ma dziecko, to wcale nie jest tak łatwo znaleźć odpowiednie miejsce dla tych małych ludzi. My co prawda mamy 4-miesięcznego bobasa, ale te kilka lat przeleci jak z bicza strzelił. Na pewno. Dlatego już dziś szukamy miejsca odpowiedniego na wypoczynek dla całej rodziny w ramach Agroturystyki Zachodnio-Centralnej Polski. Za historią tego ośrodka stoi staw i love story, niczym z hollywoodzkiej komedii romantycznej. Mariusz, staw masz, żonę też, marzenia się spełniają. Tak, zgadza się. Jeżeli się do czegoś mocno dąży, to te marzenia się spełniają. Prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne. Zaczęliśmy już ponad 15 lat temu. To było w 2003 roku. Pani redaktor z Gazety Wielkopolskiej miała przyjechać zrobić reportaż. Materiał o pierwszej agroturystyce w regionie. Powiedzmy wprost, przeprowadzić z tobą wywiad. Dokładnie. Zobaczyłaś staw, zobaczyłaś Mariusza. Co poczułaś? Zachwyciło mnie to. Taki spokój, takie zupełnie inne życie niż do tej pory. Zobaczyłem w nią naprawdę cudowną dziewczynę, no i ją podrywałem mocno. Poczułam rzeczywiście, że to jest mój klimat. Została do dnia dzisiejszego, jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Trzeba było wykombinować jakiś sposób, żeby tu zostać na dłużej. Piękny ciągnik, trochę tego zboża do koszenia jest. Ile hektarów i jak sobie z tym radzisz? Mamy w tej chwili 13 hektarów. Gospodarstwo przejąłem po rodzicach i wtedy wpadłem na pomysł właśnie otworzenia gospodarstwa agroturystycznego. Nie do końca wszyscy w to wierzyli. Nie ma gór, nie ma morza, nie ma jeziora, tylko zwykła wieś. A jednak można było wykorzystać ten potencjał wsi i stworzyć miejsce dla ludzi, gdzie chętnie przyjeżdżają. I to się sprawdziło do dnia dzisiejszego. W tym gospodarstwie goście mogą na własnej skórze poznać tajniki pracy rolnika, również ci najmłodsi. Dzień dobry! Dzień dobry! Wchodzimy. Proszę, kubeczek dla każdego. Wyciskamy metr. No. Mamy koniki, widziałam. Tak. Kurki, wiadomo, standardowo. Kozy. Kozy. Owce, prosiaczki, krówkę, cielaczka. Wszystko, co jest wiejskie, bo tego się trzymamy. Prowadzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt Odpoczywaj na Wsi pokazuje, że w każdym regionie Polski znajdziemy dziesiątki gospodarstw agroturystycznych, agroekoturyst... 3, 2, 1, start! No to kto więcej? Ile masz? Na razie więcej. Ha, to wygrywam. Moje. Ej, zostaw! Wygrałam. Widzisz? Nieuczciwość nie opłaca. Współczesna polska wieś jest nowoczesna, przyjazna i otwarta na turystów. Zobaczaniu jest tyle pięknych miejsc w Polsce. Można poczuć się jak u dziadków na wakacjach na wsi. I niby w pobliżu żadnych gór, żadnego morza, jeziora. A czegoś ci brakuje? Mnie? Niczego! Znowu wyszło z niego dziecko. Juhu!